To ma być medyczna inwestycja stulecia, przynajmniej tak o niej mówią władze Gliwic i województwa śląskiego. Chodzi o nowy szpital, którego budowa zapowiadana jest już od kilku lat. Realizacja inwestycji zatrzymała się na etapie przetargu na wybór wykonawcy prac w czasie ostatniej kampanii wyborczej. Dziś temat szpitala wraca za sprawą listu intencyjnego podpisanego przez kilka podmiotów. Fatima Orlińska. O budowie nowego szpitala, a właściwie Centrum Chorób Cywilizacyjnych, które ma powstać w Gliwicach, mówi się już od dawna. Zresztą był to jeden z głównych tematów ostatniej kampanii wyborczej. Ówczesny prezydent Gliwic i jego kontrkandydatka, czyli obecna prezydent, mieli inną wizję tego miejsca. Problem był o tyle palący, że miasto zdążyło wyłonić nawet wykonawcę, ale na rozstrzygnięcie przetargu wpłynęła skarga do Krajowej Izby Odwoławczej. Wszystko wskazuje jednak na to, że przetarg zostanie ostatecznie unieważniony. W związku z tym szukałam innej drogi. Ta droga nie dosyć, że jest lepsza, to daje tą ofertę Gliwiczanom znacznie, znacznie lepszą. Myślę, że jeszcze nikt 10 lat temu nie myślał w Gliwicach, że Gliwiczanie mogą zyskać szpital, który ma funkcję takiego szpitala miejskiego z niesamowitym dodatkowym potencjałem wysokiej, najlepszej specjalistyki, jaką mamy w województwie. Inwestorem nowego Centrum Chorób Cywilizacyjnych będzie Śląski Uniwersytet Medyczny, który w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym będzie kształcić również studentów. W szpitalnych oddziałach docelowo znajdzie się 800 łóżek dla pacjentów z różnymi schorzeniami uznawanymi za najważniejsze choroby cywilizacyjne. Będzie po prostu takim hubem, gdzie będzie można przesyłać najtrudniejszych pacjentów do diagnostyki i leczenia. Także absolutnie nie jest za duży, bo tam tych łóżek nie będzie tak dużo, natomiast będą bardzo poszerzone pracownie diagnostyczne, ale również chirurgia będzie w pełnym zakresie i również SOR. Śląski Uniwersytet Medyczny, Gliwice i Zarząd Województwa będą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z pieniędzy rządowych, a całość może kosztować nawet 2 miliardy złotych. Założenia są takie, że dofinansowanie zewnętrzne pokryje całość kosztów. Sami tego nie dźwignimy, ale właśnie liczymy na to, że te pieniądze trafią na Śląsk i w końcu także w służbie zdrowia od lat nie było żadnej inwestycji centralnej, że to dofinansowanie przyjdzie. Natomiast my jako bardzo poważny gracz na rynku zdrowia, organizator wielu szpitali i placówek, mocno się w ten proces włączymy, żeby to, co powstanie, było naprawdę wow, żeby to, co powstanie, było naprawdę z najwyższej półki, z najlepszymi ludźmi. O konkretnych terminach i dalszych krokach dziś na razie nie mówi nikt. Podpisanie listu intencyjnego ma być pierwszym krokiem do rozpoczęcia jakichkolwiek rozmów. Plan jednak jest taki, by docelowo szpital powstał w miejscu, w którym zakładano budowę miejskiej placówki już wcześniej, czyli przy ulicy Kujawskiej. Zostanie wykorzystany również projekt, który powstał za poprzedniej władzy, jednak zostanie on rozbudowany.